Hej, zmierzmy razem prędkość światła. Nagranie z oryginału było beznadziejnej jakości, tak więc pobawmy się w dubbing. Proszę bardzo, weźmy sobie Arduino, byle jakie. Do tego tak switcha, także fotorezystor, byle jaki. Znajdźmy też jakąkolwiek płytkę prototypową. Mogłaby być płytka uniwersalna, trzeba było lutować, byłoby lepiej. Jestem leniwy, więc wezmę płytkę prototypową. Do tego diodę czerwoną, także zieloną, bo czerwona może średnio działać. No i kilka kabli. Tam na tamtej płytce prototypowej był w sumie rezystor, więc profit. Kiedy mamy już to wszystko, zabieramy to i idziemy składać. Po napisaniu prostego skryptu niestety okazało się, że Arduino nie jest w stanie w prosty sposób odmierzyć tak krótkiego odcinka czasu. Jak możemy zaobserwować po kliknięciu, jedyną pokazywaną wartością czasu jest 0. Niestety muszę w tym momencie przyznać się do porażki. W niedalekiej przyszłości planuję jeszcze powtórkę eksperymentu z wykorzystaniem diod laserowych, kiedy wreszcie się w nie zaopatrzę. Przede wszystkim trzeba zwiększyć odległość między nadajnikiem a odbiornikiem i zapewne przy tym będzie trzeba skorzystać z dwóch Arduino, więc widzimy się wkrótce. Cześć! Ciekawostka. Niestety sygnał z tak switcha w swojej oryginalnej formie, jak widać, jest dosyć zmienny. Aby zmienić ten stan rzeczy, należy do przycisku przy przewodzie połączeniowym do Arduino dopiąć rezystor o dosyć dużym oporze. Dzięki czemu, jak widać, sygnał staje się dużo bardziej zero-jedynkowy. Stacjonarne silosne transzeje. На усей 600-гектарной площади завершена уборка трав у колгаса имя Калинина Могилевского района. Закладено около 3000 тонн снежи. Далее... Сейчас в эту горячую пору